Czy jesteś szczęśliwa? Czy jest pan szczęśliwy? Czy jest pani szczęśliwa? Czy jesteś szczęśliwy? Czy jest pani szczęśliwa? Czy jest pan szczęśliwy? Czy jest pan szczęśliwy? O to wy, ja was widziałam! Tak, widziałam. Tak, jestem. I jaki jest powód twojego szczęścia? Że mieszkam z moją najlepszą przyjaciółką, że jestem zdrowa, że wróciłam do tańca po 6 latach, znowu jest słońce. I znalazłam zajebiste rzeczy w lumpie. Super, super. A jakbyś miała przekazać jedną wiadomość całemu światu, to co byś powiedziała? Żeby cieszyli się z małych rzeczy. Czemu? Ogólnie, czy jest pan na co dzień szczęśliwym człowiekiem? A jak cholera. A co jest powodem tego szczęścia? No bo żyję, szczęśliwy i sobie mam emeryturę, wypłacają. Wszystko dobrze. Tak, tak. Oczywiście. A co jest powodem tego szczęścia? No, że jestem zdrowa. Że mam udane małżeństwo, że dzieci są zdrowe. Wszystko okej. Okay. Czyli jest pani na co dzień osobą, która się uśmiecha i zaraża tym Oczywiście. Uśmiechem. No jestem. A co jest powodem tego szczęścia? Piękna pogoda, wolna środa, zajęć nie ma. Coś pięknego. Super. Sesja już powoli zaliczona, Nowy semestr się zaczyna. Jeszcze się na tym nie przygnębiam, ale... Pozytywne wibracje. Oczywiście. A powiedz mi, jakbyś miał teraz coś przekazać całemu światu, co byś powiedział od siebie? Stop wojnie. Dzięki bardzo. Super. Pewnie, całe życie jestem szczęśliwa. A co jest powodem pani szczęścia? Wszystko. I dzieci, i zdrowie, i otoczenie. No po prostu nie mam żadnych powodów, żeby narzekać. Super. Osobiście tak, z sytuacji nie. Nie masz się z czego cieszyć w obecnej chwili. A jakby mógł pan przekazać jedną rzecz całemu światu, to co by pan przekazał? Szanujmy się nawzajem. Obojętnie na jakim stopniu, obojętnie na jakim etapie. Szacunek jeden dla drugiego. No nie całkiem. Parę dni temu głosami usunęli. Raczej to nie jest powód do szczęścia. Ale jestem szczęśliwy, bo bardzo dobrze poszło. Nerki nieruszone, wszystko jest okej. Okay. No, wy zdrowie dopisywały, już mam ponad 80 lat. Co by pan powiedział osobom, które są nieszczęśliwe w tym momencie? Jedna rada od pana. Jak mają wolną chwilę, niech zadzwonią, to ja im powiem. Kiedy będą nieszczęśliwe? Całkowicie.